Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób można wymienić baterię w zegarku Casio G-Shock lub Casio Baby G. Dziś posłużymy się akurat przykładem zegarka Casio Baby G, który dostałem od kolegi do testu. Zegarek ten nie jest od dawna używany, dlatego też jest niezużyta bateria. A przystąpmy zatem do wymiany takiej baterii. Jak widzimy, tutaj pasek jest wykonany z materiału, w związku z tym pierwsze, co musimy zrobić, to usunąć pasek. Rozpinamy zatem bransoletkę i musimy rozpiąć tutaj tą misterną konstrukcję. Jak widzimy, pasek jest tutaj już dość mocno nadgryziony przez ząb czasu, ale trzyma się całkiem nieźle, poza tym, że wyblakł. Rozplątujemy tutaj tą konstrukcję. OK, dostaliśmy się już do samego zegarka. To sobie odłożymy na bok. I tak, bardzo ważnym jest w trakcie wymiany takiej baterii, aby dobrać odpowiedni grot wkrętaka. Tutaj mam taki zestaw uniwersalnych wkrętaków, takich drobiażdżków. Tutaj już akurat ja już metodą sprawdzenia różnych grotów wiem, że to będzie dokładnie ten grot, natomiast najlepiej, jak przymierzacie zawsze, jeżeli to jest taki zestawik, który się składa, w sensie osobno wkrętak, osobno groty, najpierw samym grotem sprawdzić, czy to pasuje, po to, żeby nie przykładać żadnej siły. To jak widzimy, ten grot pasuje idealnie, nie jestem w stanie go przekręcić, wchodzi też bardzo dobrze, ponieważ bardzo łatwo niestety takie drobniutkie śrubki jest obrobić. Złóżmy zatem sobie w tym momencie wkrętak. OK, mamy gotowy, jak widzimy, wkrętaczek i przystępujemy tutaj do odkręcenia osłony. W takich przypadkach bardzo trzeba uważać, żeby tych śrubeczek nie pogubić, oraz jeżeli odkręcone zostały inne elementy, na przykład ten zegarek przed chwilką właśnie był czyszczony, odkręciłem w nim bezel, żeby nie pomyliły się śrubki bezela, które tutaj mam akurat odłożone w osobnej kasetce. Także te śrubki od dekielka odłożę sobie do osobnej, aby one się nie pomyliły, bo po wykręceniu wiadomo jest, które są które, natomiast gdy się je wkręca, no to już trzeba to robić empirycznie i szkoda by było zepsuć jakieś gwinty, więc warto jest być pewnym dokładnie, co gdzie się wkręca. Czasami te śrubki są bardzo podobne, na przykład mają identyczny gwint, a mogą mieć na przykład różną o milimetr czy o pół milimetra długość i na przykład zamiast dokręcić się mocno i uszczelnić dekielek, potrafią się oprzeć o obudowę i w tym momencie będziemy mieli nieszczelność. A zatem zaraz zobaczymy sobie, co nas czeka w środku, bo ten zegarek ma dość dużo lat. Przypuszczam, że to jest minimum jakiś 2005-2006 rok, może 2007, ponieważ na stokowych zdjęciach tego zegarka, takich zrobionych przez producenta, widać, że ten zegarek ma datę wyświetloną, tam jest wyświetlany również rok na wyświetlaczu i tam jest rok 2006, także prawdopodobnie to jest data premiery tego zegarka. Ile ten konkretny egzemplarz lat miał, nie wiem. Natomiast te zegarki Baby G raczej nie żyją jako modele na rynku zbyt długo w danych wersjach kolorystycznych, więc sądzę, że on mógł mieć rok, maksymalnie dwa od premiery, zostać zakupiony. Dekielek udało nam się już odkręcić. Kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, to go zdjąć. Natomiast tutaj przeszkadzają nam troszeczkę tutaj te jakby listki boczne. Spróbuję sobie podważyć to którymś z innych wkrętaczków płaskim i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. OK. Może uda nam się go wyskoczyć. OK. Udało nam się go podważyć. I jak widzimy, bateria jest w stanie dramatycznym, ponieważ zobaczcie, jak ona tutaj się wybrzuszyła, mianowicie bateria prawie na pewno wylała. Już widzimy tutaj nawet ślady. Zaraz dojdziemy do tego, zdejmując tą osłonę. A nie, nie wylała na szczęście. Bateria po prostu się odczepiła. Tutaj mamy taki zaczep, który służy do ściśnięcia baterii. Natomiast my musimy teraz delikatnie wyjąć tą baterię oryginalną. I spróbuję zrobić to jak najdrobniejszym wkrętaczkiem. Niestety nie mam plastikowego żadnego tutaj popychacza, którym mógłbym to zrobić, więc zrobię to trochę mało kulturalnie, technicznie, ponieważ nie powinno robić się tego metalowym elementem. No ja w tym konkretnym wypadku i tak ta bateria jest spadnięta, więc
Nie mam innego wyjścia i zrobię to normalnym wkrętakiem. Zaraz sobie jakoś z tym poradzimy. Widzimy, nie będzie to proste. Bo bateryjka nam dość dobrze tutaj siedzi. O, podniosło się. Okay. O, jest, udało się, dobrze. Bateryjka nam wyskoczyła. O, sprawdziłem organoleptycznie językiem, że napięcia ona już żadnego nie ma. Zobaczmy teraz, czy tutaj nie ma na szczęście żadnego śladu wylania baterii. Zobaczmy, czy tutaj drzwiczki się zamykają. Tak, zamykają się. Tutaj mam takie bardzo profesjonalne narzędzie, zegar mistrzowski, jak widzimy, którym będę podważał ten element. Mianowicie, jak widzimy, jest to szpilka krawiecka. Akurat niczym innym nie dysponuję, dlatego użyjemy do tego szpilki. Troszeczkę przygniemy ten element, który się zatrzaskuje, bo jak widać, on się pod wpływem jakiegoś wstrząsu otworzył, więc spróbuję go troszeczkę przymknąć. O, delikatnie go dogniemy. O, teraz już ładnie zaskakuje, więc będzie nam łatwiej zamknąć baterię w środku. Już momencik. Otworzymy go sobie jeszcze raz szpileczką. I normalnie, tak jak już wspomniałem, powinienem włożyć nową baterię, oczywiście przy pomocy plastikowej takiej pęsetki, którą niestety nie dysponuję, ponieważ akurat nie przewidywałem, że będę wymieniał w zegarku baterię, dlatego się do tego nie przygotowałem zawczasu. Także zrobimy troszeczkę taką partyzantkę, niemniej jednak, no, moim zdaniem do czegoś takiego nie ma sensu kupować takiej pęsetki, to trzeba na to czekać albo gdzieś pojechać, a ja po prostu nie mam na to czasu. Tutaj mamy nowiutką baterię, jest to, w przypadku tego zegarka jest to CR1616. Przetrę ją jeszcze, żeby ona była czyściutka. OK. I spróbujemy ją tutaj włożyć. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Patrzę, gdzie tutaj jest styk. Żeby go nie po... O, jest. Zaraz zobaczymy, czy... O, teraz domkniemy. No jest, zobaczmy. Zegarek działa, jak widzimy. Natomiast tutaj mamy jeszcze taki specjalny napis. After battery replacement, contact AC with battery plus using tweezers. Napis ten oznacza, że po wymianie baterii należy połączyć złącze AC, czyli tutaj mamy taki punkt w środku, z plusem baterii. Plus baterii jest z wierzchu. Tutaj pokażę Wam to na starej baterii. O, tu mamy pana Sonika, jak widzimy, zaraz troszeczkę ostrość nam nie łapie, o jest, plusik, jak widzimy, jest o tutaj, prawda, czyli góra baterii. Innymi słowy, musimy sobie, teraz spróbuję Wam to pokazać z bliska, AC jest dokładnie tutaj, to jest ten punkt i spróbujemy sobie połączyć właśnie szpilką, bo dlatego ona nam będzie potrzebna, ponieważ nie mam pęsetki. Po prostu też nie za bardzo wyobrażam sobie, w jaki sposób można było połączyć pęsetę, która ma identycznej długości końca. Jeżeli włożyłbym jeden koniec tutaj, to drugi po prostu by mi się oparł o któryś element obudowy. I teraz oprzemy sobie. Bo jak widzimy, styk plusa to jest oczywiście cała ta blaszka tutaj. Ona tutaj się dokładnie styka. Zatem włożę tutaj element do AC i połączę wkrętaczkiem. I zobaczmy, czy nam się zegarek... O, zegarek nam się zresetował, jest dokładnie 12 rano, przed sekundką, właśnie przed 10 sekundami nam się zresetował, jest rok 2000, 1 stycznia, także wszystko poszło zgodnie z planem. No dobrze, to teraz, jak widzimy, uszczelka jest idealnie ułożona, skorzystamy tutaj właśnie z tego jej idealnego ułożenia, nie będziemy jej ruszać. Teraz tutaj wyostrzymy sobie, o, jesteśmy. I założymy sobie ponownie tutaj dekielek. A dekielek jeszcze delikatnie w międzyczasie przetrę, to już nie będę Wam zajmował czasu, za momencik powrócę. Ok, dekielek mamy odświeżony, nie ma już żadnych tutaj śladów brudu, tutaj są delikatne na brzegach ślady, takie ślady bardzo słabo widoczne, ale są takie ślady minimalne rdzy, nie wiem, czy to jest rdza, czy zabrudzenie, bardzo trudno jest to usunąć, nie chcę tego drapać wkrętakiem, także sobie tutaj pozostawimy, ponieważ to jest poza obszarem uszczelki, tu widzimy takie przetarcie od uszczelki. No to takie wysrebrzenie, także tutaj to wszystko, co jest wewnątrz, zapewnia szczelność, natomiast te elementy, tutaj jakby ich zabrudzenie nie wpływa na szczelność zegarka, więc nie będziemy się nimi przejmować. Teraz sprawdzimy jeszcze, którą stroną, bo to jest góra,
Tak jak zawsze tutaj, tak jak czytamy, czy logo, czy wszystkie napisy, to wiadomo, górą trzeba założyć w kierunku szczytu zegarka. Zobaczmy zatem, gdzie jest szczyt, bo mamy zdjętą bransoletę. O, i widzimy, że szczyt jest po tej stronie, czyli o, teraz sobie zobaczymy. O, tak, tak, tu mamy szczyt po lewej stronie, zatem zakładamy w ten sposób. I już sobie tutaj to umieścimy. Jedna część jest. I teraz jeszcze drugą część trzeba. Momencik. Mi się wysunęło. Ok. Nie idzie mi to może zbyt sprawnie. Dawno tego nie robiłem. Już parę lat, także o, udało nam się to założyć bezkolizyjnie. I przykręcamy z powrotem śrubki. No, przepraszam, nie zmieniłem grota tutaj do wkrętaka. Na początku proponuję nie dokręcać ich pełną siłą, tylko troszeczkę przyłapać, po to, żeby nie powodować nierównomiernych napięć na dekielku. Ponieważ mogłoby go tutaj skrzywić, mogłoby przygnieść uszczelkę niepotrzebnie, a takich rewelacji nie potrzebujemy. Nie mam w tym momencie. A, no i pięknie, zapomniałem o jednym elemencie. Odkręcamy. No, zobaczcie. Tu mamy jeszcze ten tłumik drgań, wykonany z gumy czy też silikonu. Takie elementy są tylko w zegarkach G-Shock, żadnych innych Casio tego nie ma. I dlatego o tym zapomniałem, bo kiedyś rozbierałem owszem zegarki, ale nie były to G-Shocki. Dlatego to mi niestety wyleciało z głowy. Także musimy się jeszcze raz cofnąć do zdjęcia dekielka. Chwilkę nam to zajmie. Dobra. I jedziemy z tym koksem. Tak, odkładamy wkręty na miejsce. Ponownie dobieramy się do o, tutaj się dobierzemy kulturalnie. Tak. Uszczelka jest nadal na miejscu. No i teraz musimy odpowiednio umieścić. Tutaj jeszcze troszeczkę przeczyścimy ten element. No dobrze, element mamy już wyczyszczony. I teraz musimy go tylko prawidłowo umieścić. O, tutaj w kopercie zegarka. Jak widzimy tutaj na tym elemencie tłumiącym, z jednej strony jest zupełnie płaski, a z drugiej strony ma takie wypustki. Te wypustki to są takie jakby to określić, nóżki, na których oparty jest układ elektroniczny zegarka, czy jego moduł. Są to takie jakby tłumiki drgań. Cała ta guma przylega tutaj do całego elementu elektronicznego. Natomiast te kuleczki opierają się z tyłu o dekielek i po prostu jeżeli zegarek upada, ten układ elektroniczny jest cały miękko zawieszony. Zwróćcie uwagę, ja wam to pokażę, nie wiem tylko, czy aparat mi tak pozwoli zbliżyć. Tutaj w tym miejscu, tutaj tak, mamy uszczelkę, ale między tutaj tym elementem z blachy jest jeszcze jeden gumowy element. I ten gumowy element opasa cały układ elektroniczny, cały moduł. I ten gumowy element właśnie jest odpowiedzialny za to, żeby tłumić drgania, gdy zegarek upada. Jak wiemy, zegarki Casio G-Shock oraz Baby G są bardzo mocno odporne na wszelkiego rodzaju wstrząsy, także właśnie w ten sposób realizowana jest ta ich wstrząsoodporność montażem takich gumowych czy silikonowych elementów. Teraz ułożymy sobie prawidłowo na ten gumowy odbojnik. Tutaj musimy trafić sprężynkę, która jest odpowiedzialna za przekazywanie dźwięku. O, w ten sposób. Zobaczmy, czy naciskanie na baterię nie spowoduje nam jej otwarcia, ale teraz po poprawieniu zaczepu już nie. A zatem w tej sytuacji możemy sobie już założyć dekielek i go przykręcić. Jeszcze raz sprawdźmy, gdzie jest góra zegarka na wszelki wypadek. Góra zegarka jest teraz po prawej stronie. A zatem teraz sobie zaczniemy może od dołu. Tutaj może po środku bardziej. Tak. O. Teraz dół już nam wszedł. No nie chciałem już zdejmować tych uszu pod pasek, no bo to
Niepotrzebnie wydłużałoby pracę, a możemy je tylko odgiąć i to wskoczy na miejsce. O, i wskoczyło. Dobrze, zobaczmy, czy to równo siedzi. Nie siedzi równo, przesuniemy to teraz. O, i wskoczyło na miejsce. O, i teraz czuję, że to wisi na uszczelce, bo bardzo ładnie miękko się porusza. Także wiemy, że to jest oparte dokładnie o uszczelkę, także jest wszystko ok. No dobrze, to teraz możemy już sobie... Jeszcze sprawdźmy, czy na pewno to jest tak. Tu jest góra i tu jest góra. Wszystko jest w porządku. Zatem możemy przystąpić do przykręcenia sobie na miejsce wszystkich śrubek, czterech śrubek. Zmieniamy grot z powrotem na krzyżowy. W tym przypadku jest to PH00. I tak jak wspomniałem, śrubki na początku przykręcamy lekko. No, są podobne zasady jak przy przykręcaniu kół samochodowych. Chodzi o to, żeby siła śrub, która trzyma dekielek przy obudowie zegarka, przy jego korpusie, była równomierna, żeby nie było tutaj nierównomiernych napięć, bo wszelkiego rodzaju nierównomierne napięcia źle nam wpływają na uszczelnienie. Nawet może on być nadal szczelny. Natomiast może zdarzyć się tak, że po prostu uszczelka będzie w jednym miejscu przygnieciona bardziej, w drugim mniej, w związku z czym po prostu będzie się zużywać. Po otwarciu na przykład nie będzie możliwe już jej ponowne zastosowanie. I mamy ostatnią śrubkę do przykręcenia, takiego wstępnego. Ok, teraz możemy już sobie przykręcić taką właściwą siłą, najlepiej na krzyż. Siła dokręcenia tych śrub nie jest duża. Oczywiście trzeba to robić z wyczuciem. Nie podam Wam tej wartości oczywiście w newtonometrach. A w przypadku tego to nie wiem, to już może z pół newtonometra. Trudno powiedzieć. Bardzo delikatnie należy te śrubki przykręcać, bo to są plastikowe gwinty, oczywiście w obudowie i nie ma co tutaj przesadzać. Dobrze. Delikatnie poprawimy. I tutaj. Ok. No, zegarek jest już przykręcony. Sprawdźmy, czy działa podświetlenie. Podświetlenie działa w nim, jak widzimy, bardzo dobrze. Jest bardzo czytelne, widoczne. No, także wymiana baterii. Jak widzimy w zegarku Casio Baby G. Jest to dokładnie model. A sobie zbliżymy, bo nie łapie mi ostrości. Ok, jesteśmy. BG188ST 2VER. Wymiana baterii w tym zegarku przebiegła pomyślnie. A niebawem zapraszam Was do testu tego zegarka. Jak również jeszcze mam jeden zegarek do przetestowania. Będzie to G-Shock w kolorze białym. Też dość stary model, podobnie jak i ten. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś uwagi, zapraszam do komentowania, podzielenia się Waszymi uwagami w sekcji komentarzy. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jesteście zainteresowani kolejnymi filmami o zegarkach Casio G-Shock oraz Baby G. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.